Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 31 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. Nagrywam już kolejny zapasowy odcinek, żeby po prostu było tego materiału na kilka dni. Ewentualnie jedno. Łoż ty, kurde, ale nam tu wyskoczył taki porąbany ból. Tam, z tymi kościami dołączysz. O, szwost. I gni tutaj na wieki. Ja ci dam. Tu widzę jakaś skomplikowana skrzyneczka z nowego save'a, żeby zapamiętało tą skrzynię. Tu jeszcze wszystko. Pistolet z brązu. Ciekawe. Już sobie to wszystko weźmiemy. Ale dużo tu rzeczy. Dużo też będziemy mieli na sprzedaż. Tak już chyba w sumie mówiłem. Wzbogacimy się w cholerę. Szkoda, że to się jeszcze nie rozpadło. Jak dla mnie to już powinno się rozpaść. Tu coś leży. Nie, to były liście. Kurde, ale się dałem nabrać. Super. Po prostu super. O, dobra. O, tu jeszcze są schody na górę, no patrzcie. Czyli to jeszcze nie koniec jakby naszej tutaj eksploracji. Jeszcze trochę to potrwa. I w sumie nawet dobrze, że to będzie trwało. No jeszcze mamy okazję tu wiele rzeczy znaleźć. A tu jak pójdziemy, to co się stanie? W sumie tu nic nie ma takiego dla nas. No to jeszcze są schody na górę. Ciekawy jestem, co... Tu są też sługusy. To ładnie. O, dwóch przyszło się zabawić. Łoty! Jakiś twardy. No, widzę, że się na mnie uwziął. Zostałeś sam najwyraźniej. Ty się tak bronisz. That's it for you, beast. Spadasz, ale go zrzucił z urwiska. Zdechło. O, widelec, jak miło. Nóż. Jeszcze? Jeszcze tą górę sprawdzimy dokładnie. Jakiś stół, ołtarzyk bardziej. Grimoire, cóż to jest? Dziwne. Jakiegoś questa musieliśmy wykonać. Sobie teraz sprawdzimy ten grimoire. Najpierw te małe jeszcze pootwieram. Puste wszystkie, okej. Czyli tu nic nie będzie. Grimoire. Gdzieś to było. Sporo już tego mamy. Gówna. Jest. Dobra, nic ciekawego. Idziemy stąd. Czyli tutaj sięgnęliśmy po jakiś item, który był jakimś celem misji. Tu na górę da się wejść. Aż jestem ciekaw, czy to jest w ogóle możliwe i wykonalne. Ale raczej nie za bardzo. Możemy jakoś to zrobić. No, nie da rady. Szkoda. No cóż. Zawsze się te swoje myśli miało, że się uda, ale jednak nie za bardzo nam to wyszło. Teraz tu da się jeszcze... O kurde! Kurde, porąbało cię! Przecież ty się... Przecież ty prawie się zabiłeś. Nie no, co za mózg. Totalny mózg. Inaczej tego ująć kuźwa nie mogę. Jak totalnym mózgiem. Ale na szczęście przeżył. Ma
bardzo dużo szczęścia, jak i rozumu w tej głowie. Tu jeszcze nie byłem. Można też sprawdzić. Ale raczej tu nic nie znajdziemy. Teraz takiego interesującego. Dobra, można zejść stąd. To nie ma sensu tutaj dłużej zostawać. I tak żeśmy już chyba wystarczająco dużo tutaj obrobili w tym oto miejscu. Więc chyba już powinniśmy się nieco stąd uciekać. Chyba że jest tu coś jeszcze o czymś, o czym ja jeszcze nie wiem w ogóle. O, tu jakiś kwiat jeszcze. Tą część jeszcze sprawdzę dokładnie. Ale wątpię, żeby coś się jeszcze ukrywało. Poza kwarcem. O, trochę golda. I starowyżytnej wiedzy to już mamy od cholery. Na pewno. Tu nic nie ma. No w sumie... Czekaj. A. Tu mieliśmy... My w ogóle zapominamy o tym naszym... Takim ostrze miecz koronacyjny Kaladoru. Możemy założyć to ostrze w ogóle? O, kurde, szkoda. Czyli to jest niestety jakby przedmiot questu. Ale fajnie, fajnie. Gdzie mamy ten miecz? To chyba w łupach, nie? No to musi być w łupach w takim razie. Rękojeść miecza, kurde no. Brakuje. Dobra, teraz może wzięlibyśmy się za jakieś questy co do Kaladoru. Tylko najpierw stąd moglibyśmy wyjść, ale fajnie, że tu się wróciłem, bo jeszcze coś tu leżało konkretnego. A tak to byśmy tego w życiu nie znaleźli. Dobra, mamy te legendarne przedmioty celności. Gdzie ona jest dokładnie? Niech nam mapa wskaże. O kurde, wpis tu daleko. A tam pewnie jeszcze nie byliśmy. Jest może jakaś inna misja. Diamentowa ostrzałka. Tam jest diamentowa strzałka. Szklano kokila, taranis. Gdzie jest ta Kaladora? Jest. Tam to wszystko jest. Wyście oszaleli. Kurde. Zepsuty wytrych. A, zepsuty wytrych jest tutaj. Więc wystarczy, że tylko przejdziemy przez ten most i tam moglibyśmy go odnaleźć. Tak przynajmniej ja myślę. I chyba tak też powinniśmy zrobić. Jeszcze sprawdzimy, czy coś tu jest. Taranis. Dobra, idziemy po ten zepsuty wytrych. To jest na razie jakby najbliższy cel takiej naszej pobocznej misji. Więc... Od razu idziemy, bez gadania. Odpaliłbym sobie to na chwilę, bo kurde, tak ciemno jest w tym miejscu, że mało co widzę. Ale dobra, już nam niepotrzebne. Ale fajnie, fajnie to było. Nie powiem, że nie. Dość dużo było walki. I ostrej, i zabójczej. Ale było. To w sumie najważniejsze jest. Zobaczymy, co teraz nas czeka. Moment, trzeba będzie zrobić to tak, jak żeśmy zrobili to w poprzednim odcinku. I teraz tak, tu jeszcze mamy znowu starożytną wiedzę. I have no meat to roast. A, myślałem, że coś mamy. Idzie za mną? Idzie. Dobra. Stąd uciekamy. Myślę, że coś tu jest. No
A może pójdziemy na skróty? Dlaczego by nie? Zawsze to jest jakiś skrót. O, już zwijamy. Zwijamy się. No i ogólnie, no, będę bardzo wspominał to miejsce, bo tam się naprawdę odbywało sporo walk. No, dwie osoby się tam ukazały, w tym jeden tchórz, który się stał naprawdę wojakiem postawionym na nogi, i mag, który przywołał tych debilnych sługusów, których wszystkich wytępiliśmy, i ogólnie misja naprawdę na wysokim poziomie. Teraz tylko musimy znaleźć sposób na powrót nasz do tamtego miejsca i przejść przez ten most prowadzący do właśnie tego celu naszego. Jest. Chyba to jest ten most, nie? Moment. Nie, to jest inny, ale też nas doprowadzi do celu. Więc nie powinniśmy z tego powodu wielce narzekać. I tak mamy już sporo czasu jeszcze, więc kilka jeszcze odcinków na pewno nagramy. O, ty. Nie wiem, z czym te gówniksy idą do mnie. One raczej nie dadzą ze mną już rady. Tu masz, o, trochę złota. Zawsze coś. Ty gnoju. O, pieprz się. Jakie kombo dostały na ryj i nie żyją. Dobra. Teraz mentarny. Dzięki. Nie płacz. Jeszcze wielu twoich tu padnie. Ruda złota, o. Szkoda, że tu nie ma nic do odkopania, bo bym to już od razu zrobił. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Ściery wojady. O, i tam mamy już wejście do Kaladory. O, ty. Nie ma takiego bicia. O, tam jakiś koleś stoi. Może to jest ten sam, którego dorwaliśmy tam kilka już odcinków temu. Zobaczymy, zobaczymy. Coś, no, to jest ten sam. Well, what have we here? What? Oh, you again. Didn't I tell you to stay away from the graves? Yes, but I didn't realize you meant this grave. O, to cię teraz nastraszymy, chłopie. I'll count to three. One. Two. Okay, okay, I'm gone already. I'll be in the tavern. No, i won mi stąd. A szczur jest mój. Dziękuję. Idź już. Just. Idź. No, cichutko. No, poszło mi stąd. Będzie mi tu prześladował wiecznie grobowca. Myśli, że już jest OP kozakiem. Aha, i tu jest ta droga prowadząca. O, to fajnie. Dobra, ale mamy się zająć tym wytrychem podobno. Więc zróbmy co trzeba. Dobra. Idziemy. Bez opieprzania się. Tu jeszcze widzę ścierła jadę do ubicia. Okej, git. Tu chyba jakiś strażnik typowy. Ale to jeszcze tam nie wejdziemy, dopóki nie zgarnę tego, czego szukam. Tylko jak my to zgarniemy? Dobre pytanie. Take that. Ha!
last. Czyli tu mamy już drogę, jak widać. There's no end to these wytrypa. Foul creatures. You've met your match. No, już bijemy mocniej. Czuć to. Te. Szczur mi się tak, kurde, nawiał, że hej. Dobra, tu był jeszcze jeden do oblukania. I teraz idziemy, powinniśmy iść w stronę tego wytrycha. Chyba, że coś tu jeszcze jest, co moglibyśmy wybić. Tu mamy coś? Nie, kwiat jakiś. Ja sprawdzam to miejsce, bo wiecie. Byłem już tutaj. Tak, bo pamiętam to. Mhm. Dobrze wyczułem. Dobra, w dupie. Nie będziemy się męczyć na razie. Tylko idziemy po ten wytrych. Ale są dwie drogi w sumie. No nie, z powrotem. Tam gdzie ci kazałem w sumie iść. Idziemy. Chłopie, się nie męcz, człowieku. Co ty jesteś? Dobrze myśmy poszli. Myślę, że tak. Myślę, rwojadów tu nawet jest tu sporo. Jak miło. You've met your match. Jak mu się ogon zbugował. Tu jeszcze są ścierwojadne. Zdechło mi. Kurde, Fagasie. Dobra. Wiedziałem, że coś tu leży. Chyba teraz tutaj idziemy, nie? O kurwa! To było tak czarne, że ja tego nie widziałem. Sorry za przekleństwo, ale... Pierdolę. Czarne ścierło mnie wystraszyło. Patrzcie go. Aha, tam prowadzi droga do tej misji, więc okej. Tu jeszcze ścierwo jadę wybić. We should split up again. Of course. Nie! Chodź tu. Nigdzie mi nie uciekasz. Jesteś mi potrzebny. Coś tu jeszcze leżało. Kill off, okej, miło. To ścierwo jadę do wybicia. O, i ból też. Czarny. Ale ten przynajmniej jest aż taki czarny. No czemu tego nie zabiłeś? Nie płacę ci za zostawienie alone. Dobra. Coś jeszcze? Tu sprawdzimy. O kurde. Żartujecie sobie? Aha, to tutaj mamy lawę, jak widać. For you, you foul beast. Ktoś się tu bije. Dziwne. W cholerę dziwne. O kurde, wolałbym do takiej lawy się nie kopać. Not another damn shadow. A tego pancernika wybijemy. Widzę, że sporo czarnych guli. You're never getting up again, you damn shadow.
też. To nawet dobrze. There's no end to these foul creatures. Mamy jakąś inną drogę, której jeszcze nie widziałem, ale jest bardzo magmowa. Jakieś złoto widzę. Się rozsypało. Więcej złota. A tu co mamy? Jakiś grobowiec. Jakaś kobita tutaj. Where are you? Come back to us. Aha. Kim ty jesteś? It is gone. Away it flew, stolen by the likes of you. Our one and only, our salvation. We yearn that through some charm, it may return without harm. Fuck me, I don't understand a thing. What in all the hells are you talking about? Our amulet. From us he took it. The rise of the dead is but nigh. His merry laughter soon will die. Sway him you must. Our treasure to return to us. Right. I'm not good. Czekaj. Złoto ust. Kurde, mało tego mamy. To trochę kiepsko. Jak dla nas. Szkoda. Wielka szkoda. Coś tu jest jeszcze? No jest, co tu szukać. Rain from the sky. The souls of victims howling as they die. No, ona jakaś naćpana, kurwa. To... Nie chcę. Kurde, chodź tu. Ja pierdzielę. Się wszystko dupi. Dobra, idziemy dalej robić to, co powinniśmy. Jakaś porąbana. Kurde, w główce jej się już chyba totalnie poprzewracało. Ona nas śledzi? Nie, ten odgłos będzie mnie już prześladował do końca życia. Aha. Zamknie ona ten pysk? Chyba nie zamknie. Dobra, idziemy tutaj w końcu. Zapisz ty grę jeszcze. I walczymy z ożywieńcami. Finally. Kurde, dzięki, że mi pomogłeś. Attack. Ready your weapon. Jak miło. Jeszcze przy okazji szczura zdążyłem wybić. I'm impressed. This mine supplies the tools of. Super. Cieszę się w cholerę, ale jeszcze nie schodzimy, dopóki nie wezmę wszystkiego, co chcę. Dobra. Smells as if he's been lying here for a while. Poor sod. Jeszcze bełty sobie sprzedamy. Dobra, skrzyneczka do otworzenia. To jest jedna z tych bardziej skomplikowanych. Okej. Przeszukane. Kurde, odpieprz, Edward. Dobra.
robione. Tu jest jakaś droga? Nie. Tu jest droga do upadku. Więc nie radzę. Jeszcze nie koniec naszych poszukiwań w tym miejscu. O kurde! No, nie to peżu, jaki dam. Dobra, znaleźliśmy to, czego szukamy. I dobrze. O, trochę nefrytu. Żemy. He used a crab shell as a container for his experiments. One day, the crab shell became indestructible. So he set out for the Crab Coast, intending to stay there until he succeeded at replicating his stroke of genius. It said he kept the crab shell in his chest. I see. Ciekawe. Tu kryształ, widziałem, że takie niebieskie świecące gówno, to mogły być tylko te. I mamy... Co? Gdzie to jest? Gdzie ten nasz cel misji? I gdzie to jest? Nie no, nie róbcie mnie w debila. Tylko mi powiedzcie szybko i prosto, gdzie to jest? O, to sobie odkopiemy jeszcze. Aha. A, może to na górze jest? Kto go wie? Ale no bez jaj. Ja nie przyszedłem tutaj na marne, nie? Ty, no nie gadaj. Nie gadaj, że tu tego nie ma. Ta jaskinia w takim razie jest jakąś zmyłką? No fajnie, fajnie. Prawda odlotowo. To jak ta mapa nas doprowadzi? Kurde, no geniusz. Geniusz z nas i to w cholerę. No, super. Tak, tak, droga jest przefasolona, żeśmy źle całkowicie poszli. Nie tam, gdzie po prostu mieliśmy. I to idziemy w takim razie. Teraz. Tu znajdziemy to, czego szukamy. Znajdziemy to, czego szukamy i kończymy odcinek. That was brutal. Wiem, że się tam lubicie, to spoko. O, i teraz powinniśmy dobrze dojść. Przynajmniej tak myślę i mam taką nadzieję. Won't be bothering anyone now. Dobra, już jesteśmy bliżej naszego skarbu. Sporo tych ścierwojadów. No kurde no, dajcie mi to wybić. Patrzcie, uciekają ciężko. Noż ty w życiu. Dobra, zaraz pewnie mi wydupi materiał, więc szybko muszę się streszczać. Wiem, że gdzieś to jest, w tym miejscu mniej więcej. Dobra, to będzie tutaj, jak mnie mam. Kurde, ale da się tam jakoś wejść? Czy nie za bardzo? Okej, okay. Dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z Ryzena 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować,
Ale chyba jeszcze nie skończymy, bo żeśmy znowu sobie Lulu poszli spać, więc jeszcze przedłużamy odcinek. Lol. Dobra, szukajmy pyłków, które mają nam pomóc. Fuck shit. Oh, I'm slowly getting used to these nightmares. No. That's not a good sign, is it? Dobra, nie pierdol, tylko żegnaj się tu z nimi wszystkimi. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo.